Wielki poradnik wyborczy do wyborów europarlamentarnych. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czym tak naprawdę jest Parlament Europejski, jakie partie są w tym parlamencie, porozmawiamy o tym, jakie polskie partie startują, jakie mniej więcej programy prezentują, chociaż to nie jest takie proste, bo mało kto program taki prawdziwy w ogóle ujawnił, więc trzeba było trochę lepić z wypowiedzi medialnych i z ogólnych zachowań danych partii. Ale w tym filmie sobie to wszystko omówimy. Jeśli obejrzycie go do końca, będziecie w stanie podjąć relatywnie jakąś decyzję na temat tego, jak zagłosować, a wiadomo, głosowanie jest ważne. Więc bez zbędnego przedłużania stawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie widać nasze filmy i lecimy do tego materiału, bo jest dużo rzeczy do wytłumaczenia. Zacznijmy sobie od całkowitych podstaw, czym jest Europarlament, jak działa, jakie ma uprawnienia. Tutaj jest tylko jedna rzecz. Chcemy zaznaczyć, że będziemy mówić w bardzo, ale to bardzo dużym uproszczeniu, dlatego że temat jest bardzo skomplikowany, jest dużo wyjątków i wiecie, jak to działa w tego typu kwestiach, są dosłownie osobne studia o jakby polityce europejskiej i tak dalej. Jest to dosyć skomplikowana sprawa, więc tutaj wytłumaczymy to w sposób taki, żeby był zrozumiały i w miarę przejrzysty, nie wchodząc w zbędne szczegóły. Parlament Europejski jest instytucją wybieraną w wyborach powszechnych przez ogólnie wszystkich obywateli Unii Europejskiej. To o tyle ważne, że jest to organ, który ma dosyć dużą demokratyczną władzę, w sensie ma dużą legitymizację demokratyczną tego, żeby rządzić. Z tego też powodu ma bardzo konkretne uprawnienia. Jeśli chodzi o legislację, to razem z Radą Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej jest taki organ złożony z ministrów od konkretnych rzeczy, czyli jak na przykład trzeba podejmować decyzje dotyczące wojska, to tam zasiadają ministrowie obrony danego państwa. Więc Parlament Europejski razem z Radą Unii Europejskiej głosują nad ustawami, które składa Komisja Europejska, no właśnie do tych organów. Do tego decydują o umowach międzynarodowych, czy też o rozszerzeniach Unii Europejskiej. Ogólnie w największym skrócie możecie myśleć o Parlamencie Europejskim trochę jak o Sejmie w Polsce, mniej więcej, jeśli założylibyśmy, że Rada Unii Europejskiej to jest Senat, to Parlament Europejski to jest Sejm. To nie jest do końca to samo, ale powiedzmy, że nie jest to tak daleko, gdybyście mieli budować jakieś skojarzenia. Tu warto zaznaczyć, że no, jedna z różnic jest taka, że Parlament Europejski nie do końca posiada inicjatywę ustawodawczą. To tak w największym skrócie powiedzmy sobie, że Parlament Europejski nie za bardzo może wyjść i powiedzieć, my chcemy zrobić takie prawo, a potem samemu je przegłosować. Tutaj właśnie jest ta rola Komisji Europejskiej jako tego organu, który na przykład taką ustawę musi stworzyć, zaproponować. Parlament ma także funkcje kontrolne. Ogólnie można powiedzieć, że kontroluje on większość, jeśli nie wszystkie, w jakimś stopniu przynajmniej, instytucje Unii Europejskiej. To on jakby często musi zatwierdzać różne rzeczy, musi je opiniować, chociaż nie zawsze wiążąco, czy to opiniowanie nie zawsze jest wiążące. Do tego wszystkiego chociażby wybiera szefa czy szefową Komisji Europejskiej, a także no, teoretycznie może odwołać tę osobę za pomocą wotum nieufności. Do tego Parlament odpowiada na wnioski obywateli Unii Europejskiej, sprawdza budżet i tak dalej, i tak dalej. A jeśli już jesteśmy przy budżecie, to Parlament Europejski razem z Radą Unii Europejskiej przegłosowują budżet. Jeśli chodzi o pozycję Parlamentu Europejskiego, no to jeśli uznamy za egzekutywę Komisję Europejską, no to właśnie można by tak w dużym skrócie uproszczeniu podkreślamy, powiedzieć, że Parlament Europejski jest Sejmem, a Rada Unii Europejskiej Senatem. Mniej więcej powiedzmy, że to sprawi, że zrozumiecie, o co nam chodzi, chociaż oczywiście nie jest to takie dokładne. W każdym razie rola sama w sobie i pozycja jest no dosyć silna, w sensie przez zmiany w traktatach stopniowo rola Parlamentu Europejskiego raczej rosła i faktycznie ma on teraz funkcje, które pozwalają na pewną kontrolę rzeczywistości, aczkolwiek rzeczy takie jak chociażby no brak tej bezpośredniej inicjatywy ustawodawczej sprawiają, że no też nie jest ona jakaś niesamowicie mocna. Dużo się mówi i Parlament Europejski sam bardzo mocno mówi o tym, że chciałby mieć dużo, ale to dużo większe możliwości, dużo większe kompetencje, bo właśnie uważa, że jest no organem najbardziej demokratycznym, bo wybieranym bezpośrednio przez ludzi. Mimo wszystko jednak ma on wpływ na tworzenie prawa, może on zgłaszać chociażby swoje poprawki, które są no dosyć ważną rzeczą. W tam około 40 sprawach nawet razem z Radą Unii Europejskiej, gdzieś tam dogadując się i zgłaszając poprawki, może bardzo mocno wpływać na kształt stanowionego prawa, więc jego pozycja też nie jest jakaś bardzo słaba. Przechodząc teraz może bardziej do tego, jak wygląda samo głosowanie. Ogólnie w tej kadencji, która teraz będzie, w samym parlamencie będzie 720 europosłów i europosłanek, którzy są wybierani z ogólnie wszystkich państw wspólnotowych. Tutaj warto znaczyć, że każde państwo ma inną ilość reprezentantów. Jest to zależne od liczby ludności, po prostu jaka w danym państwie istnieje. Dalej, jeśli chodzi o głosowanie, to jest dosyć ciekawa sprawa, bo ogólnie większość państw nie ma okręgów wyborczych tak naprawdę, tylko po prostu są jednym okręgiem wyborczym, także całe państwo jest jednym okręgiem wyborczym. Polska z kolei przyjęła inną zasadę i stwierdziła, że zrobimy sobie to śmieszniej i podzieliliśmy Polskę na okręgi wyborcze, jakby na województwa, co sprawia, że ta mapka wygląda całkiem zabawnie. W sensie nie, że był jakiś wielki problem czy coś, ale jest to śmieszne całkiem, bo podzieliliśmy Polskę na województwa w ten sam sposób jak w innych wyborach, co, jak się nad tym trochę zastanowicie, ma pewien taki vibe w naszej opinii, przynajmniej, że jest bez sensu, bo zaraz wam powiemy o systemie wybierania i wtedy mamy wrażenie, że to niepotrzebnie skomplikowane, ale może jest jakaś rzecz, której my tutaj nie widzimy, nie upieramy się. W każdym razie, no próg wyborczy 5% w Polsce, ogólnie nie jest to obowiązkowy, jakby każde państwo może sobie to tam ustalać do maksymalnie 5%, w Polsce akurat go mamy i po prostu, prawda, można głosować. No jak zagłosujecie, to co się staje z waszymi głosami, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Jak się liczy głosy? No i teraz tak, po pierwsze, pierwszym etapem, bo właściwie to są dwa etapy, jest
jest liczenie tego dontem, a potem liczy się to jeszcze drugim systemem, którego nazwy nawet nie wymówię. Ale w dużym uproszczeniu, dontem już wam tłumaczyliśmy zresztą, tak, w filmie wyborczym do Parlamentu Polskiego, więc nie będziemy się powtarzać, ale sam system jest ciekawy. To znaczy, jak wy oddajecie głos w swoim województwie, czy w innym województwie, ale jakby w województwie, to oddajecie na listę z tego miejsca. No i potem co się dzieje, to nie jest tak, że się liczy tam cokolwiek dontem, tylko wszystkie głosy z całej Polski sumuje się ze sobą. To znaczy wszystkie głosy, które dostało PiS, Platforma, Lewica, Konfederacja, Trzecia Droga. Te głosy się sumuje ze sobą na całą Polskę i wychodzi nam w skali Polski, kto dostał ile głosów, jaka partia dostała ile głosów, jaki komitet. I jak się to zrobi, to się liczy donta. Normalnie, tak jak tłumaczyliśmy w filmie do Parlamentu Europejskiego i wychodzą wyniki. Super sprawa. I wtedy dowiadujemy się, która partia dostała ile mandatów. I to jest koniec. W tym momencie wiemy już, która partia dostała ile mandatów. I dopiero wtedy, kiedy to ustaliliśmy, schodzimy na inny system, który w dużym skrócie i uproszczeniu liczy to, jaka była frekwencja w danym miejscu, ile głosów w skali, jak procentowo w skali Polski ilość głosów z danego województwa wpłynęła na wynik. I wtedy, w zależności od tego, gdzie to było wyżej, a gdzie niżej, tam jest więcej mandatów do zgarnięcia albo mniej, z perspektywy konkretnej partii. Bo tak jak mówimy, partia już na początku dostaje podział mandatów i oni już wiedzą, ile dostali mandatów, i dopiero potem dzielimy je na to województwa i wtedy w ogóle dowiadujemy się, ile osób z danego województwa, z danego okręgu może wejść do parlamentu. Jeśli nie do końca rozumiecie, to spoko, to jakby jest takie chwile, trzeba pomyśleć o tym, ale zmierzamy do tego, w dużym skrócie, że ogólnie rzecz biorąc, po pierwsze, frekwencja w kontekście województw jest ważna, jeśli macie kandydata, którego chcecie, żeby wszedł z waszego województwa, bo ten system sprawia, że województwa, w których jest wyższa frekwencja, jest oddanych więcej głosów, są premiowane w stosunku do innych województw. Druga sprawa jest taka, że ważny jest wynik ogólnopolski, co oznacza, że nawet jeśli w waszym województwie jakaś partia nie radzi sobie dobrze, ale w innym województwie radzi sobie nieźle, to głos na waszą partię w waszym województwie dalej ma duże znaczenie, bo w perspektywie całej Polski to tam rozegra się kwestia tego, ile głosów zostało oddanych. Więc możecie o tym myśleć w ten sposób, jeśli nie chcecie wchodzić w szczegóły. W perspektywie wyborów najważniejsze jest to, jak zagłosuje cała Polska, a niekoniecznie wasz okręg. To jest w naszej opinii trochę niepotrzebnie skomplikowanym systemem, ale dobra, taki jest. W każdym razie po prostu głosujcie na tego, na kogo chcecie, a nie wiecie, na kogo głosować. Moi drodzy, czas przejść do partii. Aczkolwiek zanim przejdziemy do partii w rozumieniu polskich partii, musimy zacząć od frakcji w Unii Europejskiej. Jak pewnie wiecie, w Unii Europejskiej istnieją różne frakcje, do których te partie, które startują, później najczęściej się dołączają. Oczywiście nie trzeba, są posłowie niezależni, są partie, które nie stworzyły swojego ugrupowania i tak dalej w Europarlamencie, ale co do zasady mamy najważniejsze siły w Unii Europejskiej i je sobie właśnie teraz omówimy i od razu powiemy sobie mniej więcej, do której z nich będą dołączać jakie partie, no bo wiadomo, że one już na przykład są w tych ugrupowaniach i raczej nie zapowiadać na to, żeby mieli z nich wychodzić, albo no tak nam pasuje, po prostu przedstawimy, dlaczego tak nam pasuje i dlaczego zakładamy, że tak się właśnie stanie. Idąc w kolejności od największego do najmniejszego ugrupowania, Europejska Partia Ludowa, 174 członków obecnie, przed wyborami. Jest to największe ugrupowanie, jest tam między innymi chociażby Donald Tusk czy Ursula von der Leyen. Polskie partie, które w EPL-u są, no to jest Platforma Obywatelska czy PSL. Ugrupowanie centroprawicowe, jak na standardy Unii Europejskiej, no centrowe po prostu bardzo mocno, mainstream europejski, tak to nazwijmy. I to jest trochę jakbyście połączyli sobie CDU z Platformą Obywatelską, to gdzieś mniej więcej to są klimaty, o których rozmawiamy w kontekście tego, jak można patrzeć na to ugrupowanie. W większości głosowało za paktem migracyjnym i Zielonym Ładem. To jako dwa najważniejsze, chyba takie najgłośniejsze tematy w ostatnim czasie, postanowiliśmy, że to będziemy wam mówić, jak głosowali w tych głosowaniach. Mamy Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, bardzo długa nazwa i całkiem sporo członków, bo 139. Partia składająca się z hiszpańskich, francuskich, niemieckich socjalistów, ogólnie zasiadają z niej z polskiego ramienia osoby kojarzone z Nową Lewicą oraz te osoby kojarzone z Nową Lewicą w takim sensie... Leszek Miller albo Marek Belka, nie? Czyli takie, które powiedzmy kiedyś się kojarzyły, a teraz trochę nie wiadomo. W każdym razie, to jest jakby ten vibe. Frakcja oczywiście lewicowo-socjalistyczna, jak sama nazwa wskazuje. W większości głosowała za Zielonym Ładem i Paktem Migracyjnym. Dalej mamy Odnówmy Europę. 102 członków, należy do niej m.in. partia Macrona czy Hołowni oraz niemiecki FDP. Jest to taka partia, no, socjal-liberalna, centrowa też, ale może gdzieś tam bardziej z tym liberalnym sznytem. W 99% głosowała za Zielonym Ładem i Paktem Migracyjnym. Zieloni z 72 przedstawicielami. To mamy powiedzieć? Mamy polski akcent, mamy Sylwię Spurek w tej partii, więc jakby spoko. Jest to, no, lewicowo-socjalistyczno- ekologiczna formacja, w 100% popierająca na przykład Zielony Ład, ale już, no, będące raczej przeciwko paktowi migracyjnemu. Na 5. miejscu mamy Europejskich Reformatorów i Konserwatystów, 69 członków. Chyba najbardziej polski akcent, jeśli chodzi o ugrupowania, ponieważ jest to, no, bardzo mocno partia PiSu, tak naprawdę. Czy ugrupowanie PiSu, tam drugim największym po PiSie jest przedstawicielstwo Meloni, więc faktycznie trzeba przyznać, że to jest dosyć mocno taka, no, tutaj polski akcent, prawda? Jest to oczywiście, no, eurosceptyczna czy eurorealistyczna, w zależności od tego, kogo zapytacie, formacja, która jest, no, dosyć konserwatywna, dosyć prawicowa, przeciwko Ładowi i paktowi migracyjnemu. 6. to Tożsamość i Demokracja, 49 członków. Jest to ugrupowanie partii Ligi Selwaniego oraz, no, Ruchu Narodowego Francuskiego. Tam do niedawna jeszcze było AfD, ale po tym, jak się zdarzyło, żyły te takie
nieprzyjemne rzeczy, jak tam, wiecie, człowiek z AfD zaczął mówić o tym, że no, w sensie nie każda osoba z AfD była przestępcą, a potem dostał jeszcze zarzuty za szpiegowanie na rzecz Rosji i Chin. No i trochę wykopali, więc jakby powiedzmy, że tam się porobiły różne rzeczy. W każdym razie, no, zdecydowanie jest to bardzo taka eurosceptyczna formacja, bardzo prawicowa formacja, narodowa, antyfederalistyczna i tak dalej. No, wiadomo, przeciwko paktowi migracyjnemu czy Zielonemu Ładowi. No i to jest jakby to partia, co do której raczej spodziewamy się, bo tego jeszcze nie wiemy, ale to zaraz sobie powiemy i omówimy, ale no na ten moment spodziewamy się, że pewnie tam dołączy potencjalnie Konfederacja, jeśli w wyborach wprowadzi jakichś swoich członków. I na siódmym miejscu mamy Lewicę, po prostu, w sensie, jak wiadomo, w Polsce też mamy Lewicę, więc spoko. No jest to najbardziej lewicowa partia ze wszystkich, w sensie najbardziej radykalnie lewicowa frakcja w Unii Europejskiej, założona z, no, bardzo mocno lewicowych partii europejskich, tutaj nawet nie ma za bardzo polskich akcentów, była przeciwko Zielonemu Ładowi i paktowi migracyjnemu. Więc mniej więcej, wiecie, takich ugrupowań dołączać będą polskie partie, a teraz same partie z ich programami, nazwijmy to sobie, omówmy, chociaż byście wiedzieć, to nie było proste zdanie, bo poza jedną partią nikt programu takiego per se, wiecie, w formie PDF-a, jak się wrzuca na wybory parlamentarne, raczej nie wrzucił, przynajmniej my nie byliśmy w stanie znaleźć, co też jakby nawet jeśli zrobili i nie da się tego znaleźć, to pokazuje jakby jak bardzo się starali. Więc skupimy się na wypowiedziach medialnych, rzucanych postulatach i ogólnym też vibe i wypowiedziach i tym stylu prowadzeniu kampanii, którą przecież mogliśmy obserwować. Koalicja Obywatelska, zacznijmy od nich, no Koalicja Obywatelska zdecydowanie bardzo mocny vibe. Bezpieczeństwo na granicach, te wybory są o bezpieczeństwie, nie możemy dać Rosji dojść do władzy i musimy się skupić na tym, żeby ta europejskość została utrzymana, bo tylko to gwarantuje nam bezpieczeństwo, suwerenność i tak dalej. Więc jest to bardzo mocna narracja jeszcze o tym, że wiecie, te prawicowe partie są zinfiltrowane przez Rosję, więc to wydaje się być taka najmocniejsza narracja na te wybory. Głosując na nich, głosujecie trochę na takie utrzymanie europejskiego kierunku do Ursula von der Leyen, która jest szefą komisji, przecież jest w tym samym ugrupowaniu, w którym jest Donald Tusk. Więc no tutaj trzeba pamiętać o tym, że to jest właśnie takie głosowanie chyba w pewnym sensie na tego typu politykę, jaka toczyła się mniej więcej do teraz, oczywiście, no nie taką samą, ale zdecydowanie gdzieś tam utrzymywanie tego rodzaju kursu, tak przynajmniej się na razie wydaje. Czyli co, dalsza integracja europejska, jest tam antyrosyjskości sporo w tym momencie, trzeba przyznać, że tam po stronie Platformy Obywatelskiej, bo całą kampanię robią na tym, że Rosja zła. Umiar w ekologicznych postulatach, w sensie gdzieś tam próbują tonować nastroje, trzeba przyznać w tej kampanii i jakby to jest taki jakiś obraz Platformy Obywatelskiej na ten moment, czy Koalicji Obywatelskiej jakby, no wiecie jak jest, prawda? No niewiele powiedzieli. PiS z kolei, no jakby jest po zupełnie przeciwnej stronie do Platformy Obywatelskiej, kto by się spodziewał, i idzie z narracją bardzo mocno, no że Unia Europejska trochę zła, taka narracja eurosceptyczna czy eurorealistyczna, trzeba zmienić Zielony Ład, trzeba pozbyć się paktu migracyjnego, ogólnie rzecz biorąc wszelkie zmiany w traktatach, które mają się dziać, są problematyczne i my ich nie chcemy. Chcemy zostawienia suwerenności Polski, chcemy zatrzymania federalizacji, za żadnego euro w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy chyba znamy mniej więcej postulaty PiSu, nie powiedzieli oni jakoś nic niesamowicie więcej, musimy przyznać. Na pewno wejdą z powrotem do tej swojej frakcji w Parlamencie Europejskim, który tworzą z innymi prawicowymi siłami, aczkolwiek tutaj też trzeba przyznać, że na ten moment te prawicowe siły to są te siły, które raczej mają no, zdecydowanie mniej zarzutów o to, że gdzieś tam współpracują z Rosją niż inne, aczkolwiek zobaczymy, no bo Fidesz jest teraz niezależny, aczkolwiek być może się dogadają i dołączą tam do PiSu i wtedy to już też może być trochę inna rozmowa. W każdym razie gdzieś tam no, to są narracje, o których mówi Prawo i Sprawiedliwość. Idąc dalej do partii, o których no, może nawet zaczyna dać się coś powiedzieć w kontekście programu, chociaż to też mocne słowa. Trzecia droga. No cóż, tu trzeba uważać, na kogo głosujecie. To nie w sensie, że coś się stanie złego, czy coś nie to nam chodzi, że zniechęcamy, tylko bardziej trzeba uważać, na kogo głosujecie, bo osoby z PSL-u, a osoby od Hołowni de facto mogą pójść do różnych obozów, w sensie do różnych tych frakcji w parlamencie. No bo jak zagłosujecie na PSL, to prawdopodobnie człowiek z PSL-u najpewniej pójdzie do EPL-u, czyli tej największej formacji, a jak zagłosujecie na kogoś od Hołowni, no to pójdzie tam, gdzie jest Macron, tak? Czyli do tej centroliberalnej Renew Europe, nie? Czyli tej frakcji, no właśnie tam z Macronem i tak dalej. Więc tu jest bardzo duża różnica, czy głosujecie na kogoś z jakby no list Hołowni, czy z list Kosiniaka-Kamysza, więc musicie jakby trochę wiedzieć po prostu, na kogo głosujecie, jeśli głosujecie na trzecią drogę, jeśli ma to oczywiście dla was znaczenie. Tutaj trzeba przyznać, że trzecia droga nie zrobiła programu per se, w sensie w sumie tylko jedna partia zrobiła program, zaraz do niej przejdziemy, ale no przynajmniej wrzucili jakby takie informacje, co jest ich absolutnymi konkretami gwarancjami, więc znowu wrócili do kwestii gwarancji. No, przeznaczenie 100 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego w Polsce i Europie, mamy dofinansowywanie energii atomowej, mamy usunięcie z Zielonego Ładu zakazu użytkowania kotłów gazowych oraz usunięcie wprowadzenia opłat za ETS2, zwiększenie środków na modernizację rolnictwa, wiadomo PSL przecież tam jest, przemysł farmaceutyczny w Europie będzie dofinansowywany i prawda, żeby było super, zapewnimy dostęp do sieci na całym obszarze Polski i Europy, likwidując nierówności, stworzymy warunki do głosowania w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego za pomocą internetu i na koniec zlikwidujemy zmianę czasu z zimowego na letni. To jest rzecz.
jakaś. No jakby spoko. No głosowanie na trzecią drogę trochę nie wiemy do końca, jak tam wam rzucić rzeczy, no bo jednak trzeba pamiętać, że trzecia droga jako trzecia droga per se jeszcze w wyborach razem nie startowała, więc zobaczymy. Aczkolwiek spodziewalibyśmy się tego, że będą utrzymywać swoje fronty w takim właśnie kontekście, wiecie, czy to właśnie tego Renew Europe czy EPL-u. Dobra, przedostatnia jest Lewica i uwaga, Lewica, brawo dla Lewicy, serio brawo dla Lewicy, rzadko ją chwalimy tutaj, ale tym razem jej się udało. Zrobili program, więc jakby nie musimy kluczyć, szukać jakichś pojedynczych wypowiedzi i próbować, wiecie, myśleć o tym, jaki jest vibe ogólnie całej partii. Po prostu możemy to przeczytać. Super sprawa, bardzo się cieszymy, naprawdę super. Więc mamy bardzo konkretne punkty, które sobie wypisaliśmy. Nadanie Parlamentowi Europejskiemu inicjatywy ustawodawczej, odchodzenie od jednomyślności w Radzie Europejskiej. Mamy duży pakiet dotyczący praw pracowniczych, odsetki od spóźnionych wypłat, zmierzanie do zmniejszenia godzinowego czasu pracy przy usunięciu śmieciówek, Europejski Fundusz Mieszkaniowy na budowanie mieszkań pod wynajem, mamy Karta Praw Kobiet, czyli wprowadzenie na przykład gwarancji aborcji do 12 tygodnia ciąży w całej Unii Europejskiej, legalizacja marihuany też w całej jakby Unii Europejskiej, zakaz terapii konwersyjnych, wysokie podatki za loty odrzutowcami przez milionerów, czyli Britney Spears już nie zakoncertuje w Polsce, tworzenie okrągłego stołu w Zielonym Ładzie z konsultacjami społecznymi, żeby nie wyszło jak ostatnio, oraz no ogólnie dużo postulatów ekologicznych i związanych ze zrównoważonym rolnictwem i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie postulatów jest sporo, rzeczy jest sporo, możecie sobie tam wbić, przeczytać to wszystko i to jest super, bo możecie zgadzać albo nie zgadzać. Trzeba przyznać, że możecie podjąć bardzo świadomą decyzję, czy na Lewicy głosujecie, czy nie, ponieważ macie jakby bardzo konkretne materiały. Super sprawa, fajnie, że ktoś zrobił program. I na koniec Konfederacja. Konfederacja też nie ma tak super ładnie spisanego programu, aczkolwiek no mieli dużo tych wystąpień, dużo rzeczy powiedzieli, więc też coś z tego wyciągniemy. Prawdopodobnie najmocniej ze wszystkich partii jest suwerenistyczna, jest najbardziej ze wszystkich partii eurosceptyczna. No ogólnie ściga się w tej kwestii z PiS-em, cały czas robiąc argumenty o tym, że prawda, Prawo i Sprawiedliwość złamało te zasady, przecież dużo rzeczy, których zrobili w Europarlamencie, to było całkowite zaprzeczenie temu, co teraz i w ogóle wcześniej też mówili, oni są w tym wiarygodni. Wiadomo, zachowanie samochodów spalinowych, nie zabiorą nam gotówki, bardzo takie też antyekologiczne, w sensie te Unia Europejska ekologiczne zmiany, wiecie, przywracanie normalności, to są wszystko rzeczy, o których Konfederacja przecież mówi od zawsze. Przeciw wobec paktu migracyjnego i polityki migracyjnej Unii Europejskiej tak w ogóle, nie dla euro, no to jakby tak samo na przykład jak PiS i nie dla zmian traktatów, czyli też te suwerenistyczne rzeczy tutaj padają. Co to wszystko znaczy w szczegółach? Oczywiście można się domyślać, jak przy wszystkich partiach, poza, no powiedzmy gdzieś tam Lewicą, bo mają faktycznie program. Tak jak mówimy, bardzo dużo, bardzo hasłowych rzeczy w tej kampanii padło, które ciężko jest analizować bezpośrednio. W każdym razie Konfederacja to jest partia, którą pewnie głosujecie w sytuacji, kiedy chcecie odwrócić całkowicie politykę unijną, w ogóle całkowicie w drugą stronę i głosujecie też na to trochę, żeby, prawda, przewrócić stolik w Unii Europejskiej, to wtedy Konfederacja prawdopodobnie jest partią, na którą możecie ze spokojem głosować. Więc podsumowując, mniej więcej rozumiecie, czym zajmuje się Parlament Europejski, mniej więcej rozumiecie, jak się głosuje, mniej więcej rozumiecie, jakie są frakcje w parlamencie i mniej więcej, co mówią o tym wszystkim partie polityczne. To była strasznie słaba kampania wyborcza, która była strasznie interesująca i mamy wrażenie, że wszyscy mają trochę dosyć polityki. Ale jeśli chcecie podjąć świadomy wybór, to mamy nadzieję, że ten film wam w tym pomógł. My oczywiście zachęcamy do zostawienia suba i lajka, bo nam to bardzo pomaga i no w ogóle super sprawa, będzie wiedzieć, co się dzieje w polskiej zagranicznej polityce, bo normalnie nie robimy temu filmów o wyborach, bo wybory są ogólnie rzadko, nie wiem czy zauważyliście. To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy, nasz Instagram, serdecznie go polecamy. My serdecznie dziękujemy naszym patronom, którzy wspomagają nas na Patronite i staramy się starać dla was. Cześć!